Wszystko co dobre szybko się kończy. Uczniom pozostały już tylko ostatnie dni wakacji. Czas bez troskiej zabawy i odpoczynku od nauki szybko zleciał. Panie ze Stowarzyszenia Mieszkańcy Śródmieścia Włocławek wraz z lokalną grupą działania na zakończenie wakacji chcą jeszcze zapewnić dzieciom odrobinę frajdy i przygotowują festyn. Zabawa odbędzie się już jutro przy Kawiarni Obywatelskiej na ulicy 3 Maja. W programie Wiele Atrakcji na dzieci czekać będą bezpłatne niespodzianki. Zaplanowaliśmy zakończenie wakacji dla wszystkich dzieci, nie tylko ze Śródmieścia, przy Śródmieście kafe. E, ulica 3 maja 9. E, no zapowi zapowiada mnóstwo atrakcji dla dzieci. E, będą e, różnego rodzaju e, występy, e, lody za darmo, wata, e, kukurydza wszystko to oczywiście za darmo. E, warkoczyki, malowanie buziek, ale też będą występy między innymi Judyty Witko Witkowskiej, e, Studio Dance oraz Szkoły Tańca z Torunia. W programie jest też m.in. występ grupy tanecznej No Name czy pokazy judo podopiecznych Anety Szczepańskiej z klubu olimpijczych Włocławek. Sama zabawa rozpocznie się o godzinie 15 i ma potrwać do 19.